Mamy wtorek, 30 kwiecień. I tak, oto tydzień 18. W każdym razie jadę z Ustradą i widzę wiele pięknych bramek, które są przygotowane i słupów. Nawet jeden było widać z nagłośnieniem, bo będzie 3 defilada, bo jest 15-lecie wstąpienia do Unii, chyba 20-lecie do NATO, jak dobrze pamiętam. I nad Białęką wczoraj dwa Black Hawki latały i ćwiczyły. Dzisiaj nad Centką coś latało. I też F-16 słyszałem, że gdzieś tam latało, ćwiczyło. Także może być całkiem ciekawie. Natomiast wierzę, 3 maja też jest piknik średniowieczny, kawałek stąd na wysokości Żoliborza i Gwieździstej. Się zastanawiam, czy się nie wybierz na niego razem z godziną, żeby zobaczyły dziewczyny, jak wyglądali rycerze i może jakieś walki będą, to muszę sprawdzić. Bym wziął drona, jakieś filmy ponagrywał. Do tego w końcu, bo już mówię od 2 tygodni o tym chyba, a co najmniej od tygodnia, że przenoszę podcast na swój adres. Jest to już zrobione gdzieś w 80%, bo całe mięso zostało przełożone, w końcu nagrywałem około 1 odcinka miesięcznie, czyli jest ich i tak więcej niż powinno być, niż ich aż 15. Do tego sprawdzałem statystyki, ogólnie było pobrań około 4300 coś, czyli tam mi obliczyło, że było około 300 pobrań na odcinek. Do tego jeszcze był jeden. Statystyk z YouTube'a nie sprawdzałem, bo to jeszcze trzeba by było sumować, dodać w każdym razie, sumować, dodać to samo, ale dodać, jakoś lepiej mi brzmi. Plus jeszcze na Udemy był jeden odcinek, który zebrał sam sobie ponad 600 zapisów. O, to jest dobre określenie i ocena oscylująca w okolicy 4, jak na coś, co nie miało być kursem na Udemy. Trzeba pamiętać, że jest stricte od kursów. To był taki mini, nie kurs, raczej wykład, prelekcja. Ta osada, w której 3 będzie piknik, jest w tej okolicy gdzieś. Jesteśmy na wysokości Gwieździstej. Natomiast tego podsumowania tego nie dodawałem. Czyli 300 pobrań jest całkiem przyzwoitą liczbą, moim zdaniem, na podcast, który jest od roku, robiony przez nowicjusza w dziedzinie podcastowania. A może nie całkiem, ale wiecie. Dlatego sporo się nauczyłem na temat montażu, dźwięku. Na pewno dźwięku nie jestem zadowolony. Ale w końcu ja się uczę. Czyli proces nauki polega na robieniu błędów i poprawiania. Więc tendencja musi być wzrostkowa, ale w czasie. No, to na tym polega właśnie nauka i proces wzrostowy i to, że się uczymy, że jesteśmy lepsi. Więc wiadomo, że to ten materiał nie jest idealny, bo jakby był idealny, to wiadomo, bym był podcasterem, a nie testerem. I to jest jedna rzecz, którą chcę jeszcze ruszyć trochę w ten długi weekend majowy, bo muszę zrobić jeden odcinek, który miał dostać dostać i on jest do zmontowania. Dzisiaj zrobiłem podsumowanie, w którym nie wspomniałem, że najważniejsze to, że robię podcast, jest w nim to, że de facto miałem wadę wymowy i to, jak mówię i to, jak mnie słuchacie słyszą, to nie jest idealne, gdyż no, mój aparat mowy nigdy nie będzie idealnie brzmiał, nawet jak mogę obniżyć pięknie głos.
Tak, to właśnie to jest. Takie lekkie podsumowanie tego wszystkiego. Do tego, jak widzicie, zmieniłem uchwyt. Te nakładki miały mocniejszy magnes, więc jeżeli ktoś ma cięższy telefon niż ja w tej chwili, a ja mam Samsunga A8, to będzie... To jeszcze jest jeden minus, bo ja go używam w pokrowcu. Pokrowiec sprawia, że ten telefon na tym magnesie się ślizga trochę, więc jak są większe doły, no to on no, ześlizguje się. Nie odpada, ale się ześlizguje. Ten na kratkę był mocnym magnesem i się trzymało sztywno, ale był za nisko. I co zrobicie? Ale teraz jest nieźle, bo mnie widzicie, ale mikrofonu nie podpiłem, bo mam w plecaku, plecak mam w bagażniku, a mam dlatego, bo nagrywałem i jak się pakowałem, to tam został. I tyle. I jeszcze jedna sprawa. Oprócz tego, że robię jakieś tam kursy wokół blogowania, to jeszcze czytam książkę, jak jest taka książka, jak zjednywać sobie ludzi. I bardzo ciekawe dzisiaj słuchałem to, co moja żona już wykorzystywała, czyli bardzo ważne jest, żeby znać czyjś imię i nazwisko, albo imię i zwracać się bezpośrednio imieniem, nazwiskiem, najlepiej połączonym, połączone tą zgrać i wtedy ludzie dla Ciebie są też milsi i mogą dla Ciebie więcej zrobić, bo imię i nazwisko jest kluczem do różnego do nas z tego względu, że jesteśmy wyczuleni na nie, bo one nas odróżnia od masy, od tłumu. Więc jak ktoś nas odróżnia, to lubimy to słuchać. Jak ktoś wie, jak mamy imię, nazwisko, to znaczy, że czujemy się ważni i więcej możemy zdziałać. Nawet kupując pizzę czy inne rzeczy. Dlatego ważne jest, a ja mam problem, bo zawsze nie pamiętam imion, nazwisk i muszę nad tym popracować. I tym cudownym akcentem chciałem zakończyć to nagranie. Tyle. Do zobaczenia w następnym podsumowaniu. I tu jedzie Honda Civic bardzo ładna, bo jest taka kanciasta, jakaś nowa generacja, ale i tak następny samochód będzie hybryda. Dzisiaj mam niedzielę, niestety kończy się długi weekend, więc robimy krótkie podsumowanie na temat tego, co się wydarzyło, a wydarzyło się niewiele, bo głównie odpoczywałem, więc tyle dobrego z tego. Natomiast chciałem polecić dwa dobre dokumenty. Jeden to jest raport specjalny Vice Przyszłość Pracy. To jest o przyszłości pracy pokazane na tym, jak rozkłada się zatrudnienie w Stanach, gdzie na przykład Amazon wykorzystuje roboty jako ruchome szafy i pracownik stoi w jednym miejscu i zbiera z tych ruchomych szaf rzeczy, ładuje do paczek. I w zasadzie tam się śmieją, że przełożonym jest robot, a nie człowiek, więc generalnie tam mają duży problem, głównie w Stanach, ze względu na to, że edukacja wyższa jest płatna i nie jest tak łatwo ją uzyskać. Więc jest grono robotników niższego szczebla, których będą automatyzować. Jak choćby, nie wiem, samochody, które same się prowadzą, ciężarówki, które same się prowadzą, jakieś tam roboty, które pakują i te podobne rzeczy. Nawet pokazywali robota, który sam przyrządza hamburger, w sensie odwraca tą. To jest niby jak takie... koegzystencja, gdzie niby praca ta taka żmudna i ciężka jest zastąpiona dla człowieka, jest zastąpiona przez robot. Ale fajnie, popatrzcie, co się szykuje. Drugi to jest wynalazczyni Doliny Krzemowa w kropli krwi. To jest o kobiecie, która przekonała wszystkich, że badania dotychczas robione, pobierane do kilku probówek i robione przez duże wirówki i maszyny można zastąpić przez taką małą kapsułkę. No i do tego przekonała dość sporo osób. Zebrała kupę kasy, która poszła w coś. Prototyp tej maszyny
powstał, ale nie nadawał się do użytku za mocno. I twórczy nie pomyśliła sobie, że to może mieć tylko jedną postać, jakiś taki mały maszyna, która jest podobna do drukarki. Natomiast inżynierowie mówili, że jeszcze się nie da, że może być większe i coś by z tego wyszło, ale na pewno nie tak małe. Więc notabene oni to wdrożyli i tam w sieci Walgreens, czyli to jest polski odpowiednik, nie wiem, połączenia takie, nie wiem, to jest apteka generalnie, to można było oddać krew i teoretycznie to badanie powinno być robione na miejscu przez to urządzenie, natomiast one były wysyłane do siedziby tej firmy i tam na dużych stacjonarnych, normalnych ligówkach było wyniki robione, natomiast to, co było robione tą małą maszyną, nie było tak mało wiarygodne, że później osoby przebadane wysłali jeszcze raz do lekarza, żeby sobie normalnie zrobili te badania, bo było bardzo duże przekłamanie. Bardzo fajne dokumenty, które polecam i udało się obejrzeć dzięki właśnie majówce. Oba są dostępne na HBO Go. I tyle. Natomiast za każde rzeczy, no to podcast już jest przeniesiony w 80%. Zostało jeszcze tylko podmienić linki i przenieść tam listę mailingową. Do tego udało się nawiązać kontakt z jedną osobą w celu nagrania jednego tematu, TDD. To jest dotyczy się testingu i tyle. I miałem nagrać jeden film, ale posypało mi się, nie udało mi się nagrać. Tyle.